Spokój wam, drodzy w Chrystusie. Chcę was błogosławić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i dziękuję Bogu za to, że jesteście tutaj razem ze mną, że przyszliście, żeby słuchać Bożego Słowa. I zanim powiem wam temat, który zrodził się w moim sercu na tego kazania, to chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg jest Bogiem, który zaskakuje. Jestem niesamowicie zaskoczony, bo gdzieś dwa miesiące temu zadawałem sobie pytanie, jak ja, jako uczestnik Zgromadzenia, słuchacz powinien być, powinien być przygotowany do słuchania Bożego słowa. Jak? I to pytanie nie dawało mi spokoju. Czy tak jak? Pastor, czy inni bracia usługujący, czy, czy można sobie przyjechać, wysiąć z samochodu, spokojnie usiąść, z relaksem słuchać, co Pan Bóg mówi, do mojego serca? I tak pytałem, Boże, jak to jest? Jaka jest relacja, jaki jest poziom? Brata, który głosi słowo, jaki jest poziom brata, który słucha? Mówię o sobie. I Pan Bóg dał mi odpowiedź, że nie ma żadnej różnicy. Tak jak pastor, jak kaznodzieje są przygotowani do tego, żeby głosić Boże słowo, tak moje serce musi być przygotowane do tego, żeby odebrać to, co Pan Bóg ma położone, chce włożyć do mojego serca. I zacząłem się modlić. Boże, pomóż mi, pomóż mi się tak właśnie przygotować. I pamiętam, skłoniłem swoje kolana przed Bogiem i powiedziałem, Boże, oddaję Ci swoje serce, oddaję Ci całe swoje życie, bierz z mnie i rób co chcesz. Rób co chcesz w moim życiu, ale ja chcę przychodzić przygotowany na zgromadzenie, żeby słuchać Twojego słowa. To było rano. A po południu dostałem telefon z propozycją usługi Bożym Słowem. Pan Bóg odpowiedział, za nią, że zdążył się zorientować. I to, że tu dzisiaj stoję, to jest właśnie ta moja modlitwa. Boże, ja chcę stać przed Tobą godnie. Godnie. Nie tak na luz, ale godnie. Tytuł mojego kazania dzisiaj to jest: Postaraj się wejrzeć w lustro. Pomodlimy się. Panie Jezu, ja Ci chcę podziękować za to, że to z Twojej łaski mogę tu stać, w tym miejscu, aby głosić Twoje słowo. Panie, dziękuję Ci, że Ty mówisz do mojego serca, że Ty zmieniasz moje serce. Panie, a ja chcę stać przed Tobą, Boże, bo Ty jesteś święty. Panie, ja też chcę święty stać przed Tobą, chcę się uświęcać i niech Twoje słowo uświęca dzisiaj moje serce. Bądź uwielbiony. Amen. Opowiem Wam taką krótką historię pewnej Basi. Wychowała się w domu. Normalnym polskim domu. I rodzice dużo włożyli w jej edukację, wychowanie, i potem pojechała na studia. I tam na studiach w towarzystwie myślała, że się będzie dobrze bawić, ale spotkała dwóch, dwóch kolegów, którzy zachowywali się inaczej. Zainteresowała się, czemu odstają od reszty, i tak. E, Zaczęła się ich wypytywać, a oni zaczęli głosić jej Ewangelię. Mówili, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ofiara krzyża jest doskonała, wystarczająca, nie trzeba ją już powtarzać. I zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, w imieniu Pana Jezusa. Słuchając tego. Porównywała ich sposób bycia, życia, zapragnęła dowiedzieć się więcej, i w końcu oddała swoje serce Jezusowi, nawróciła się do pana Jezusa. I taka szczęśliwa przyjechała do domu rodzinnego, żeby opowiedzieć rodzicom o tym szczęściu, o tej Bożej łasce, którą Pan Bóg zgotował, że mogła odnaleźć Jezusa Chrystusa żywego. Jakież było jej zdumienie, kiedy z tą wieścią podzieliła się z rodzicami? Ojciec bardzo się zdenerwował. Bardzo był zaskoczony tą informacją i mówi: Przyprowadź tych zwodzicieli, ja chcę z nimi porozmawiać. I przyjechali. Po jakimś tam czasie przyjechali, odwiedzili. Tego ojca rozmawiają i znowu mówią do niego Jezus jest jedynym pośrednikiem. Ofiara krzyża jest doskonała i zbawienie tylko w imieniu Jezusa. Ojciec bardzo się zdenerwował i wyrzucił ich za drzwi. Oni stawszy otrzepali proch ze swoich butów i poszli. Niesamowicie Zdumiony ojciec pyta się Basi, Basiu, co to, co, co to są za dziwacy? Co oni zrobili? Czemu się tak zachowali? Nie powiedzieli do widzenia, otrzepali proch swoich wnuków i poszli. A Basia powie, wzięła Nowy Testament i mówi, kochany tato, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co oni zrobili, to tu masz Nowy Testament i tam jest to zapisane. Będziesz czytał, to znajdziesz. To był inteligentny człowiek. Wziął Nowy Testament, wziął ołówek i zaznaczał każdy werset od początku, czytając, żeby znaleźć, gdzie to jest napisane. Czytając tak, dowiedział się, że Pan Jezus jest jednym pośrednikiem, że ofiara Jezusa Chrystusa na Krzyżu jest wystarczającą ofiarą, że nie trzeba nic do tego dodawać i że. Nie ma w innym imieniu, jak tylko w Jezusie zbawienie. I w końcu dotarł do tego momentu, kiedy pan Jezus mówi uczniom swoim, że jak nie przyjdą do domu, jak nie, nie będą chcieć słuchać Ewangelii, to otrząście proch z waszych nóg i idźcie dalej. Ten ojciec wejrzał w Boże Słowo i Moją, moją modlitwą, moim pragnieniem jest właśnie to, żebyśmy wejrzeli w Boże Słowo. Będziemy czytać z drugiego e, Tymoteusza, drugi rozdział, 15 wiersz. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy. To jest słowo, które 40 lat temu dostałem jako proroctwo do mojego życia, kiedy udawałem się na szkołę biblijną od jednego kaznodziei goszczącego w zboże jeszcze tam przystawie. I ono cały czas we mnie żyje. Ono, ono cały czas yy, mnie, ob, jakby powiedzieć, obrabia to słowo, motywuje to se, moje serce. Jak stanąć przed Bogiem, żeby być wypróbowany, nienaganny, pracownik, za którego nie trzeba się wstydzić. To są, to są poprzeczki bardzo wysokie. Jak, jak, jak się do tego odnieść? Jak, jak to zrozumieć? Jak w to wejść? Postaraj się. Znaczy, usilnie dąż, wytęż wszystkie siły, dopnij celu, dołożyć się. To jest postarać się. Ja sobie myślę tak. Jak to jest, jak ktoś mówi, postarajcie się na przykład przyjść, czy zrobić coś? Postarajcie się. Pytając się swojego serca, na ile mi zależy, żeby spełnić czyjeś życzenie. Bo ktoś, na przykład ojciec, dziecko prosi, postaraj się. Nauczyciel na lekcji mówi, postaraj się. Pastor mówi, skazalnicy postarajcie się. Jedna tylko mi odpowiedź została: na tyle, ile mi zależy. Na tyle, ile mi zależy, spełnię prośbę tego, który prosi. A tu prosi Pan Bóg: postaraj się. Postaraj się ustami Świętego Pawła Apostoła postaraj się stanąć przed Bogiem i teraz jak mi zależy jak mi zależy? Czy mi zależy? I musiałem sobie zrobić rachunek sumienia, swojego serca, badać swoje serce, jak mi zależy na tym, żeby stanąć przed Bogiem, żeby stanąć. Jak mi zależy? Jak się staram? I to od dwóch miesięcy, nie powiem, że nie wcześniej, ale tak konkretnie od dwóch miesięcy zastanawiam się, jak ja mam przychodzić przed Boże oblicze. W jaki sposób? Jak się postarać? Czy tak na luzie, czy z serca? Czy to, co robię, to robię, bo to ma sens, czy po prostu, no dla mnie ma sens, żeby, żeby robić szczerze, żeby być szczerym wobec Wszechmogącego Boga. Staranie wyklucza troskę. Z natury jesteśmy... Ludźmi, którzy lubią się troszczyć. Do tego nie trzeba zachęcać, o to nie trzeba się modlić, o to nie trzeba zabiegać. To przychodzi tak naturalnie samo. Nawet możemy być nadtroskliwi. Ale Pan Jezus mówi, że to jest grzech. Mówi nie troszczcie się. Ale mówi: dołóżcie wszelkich starań. Usilnie się starajcie. I kiedy zajmuje się, Troską, to nie mam czasu się starać. Ale kiedy zacząłem się starać o to, żeby stanąć przed Bogiem, jako ten, który rozumie o co się rozchodzi, to uciekły mi troski. To nie mam czasu na troski, nie mam czasu się tym zajmować, bo się staram stać przed Bogiem. Obudź się z uśpienia. To jest, to jest taki głos, który zabrzmiał 22 lata temu w moim sercu. Będziemy czytać Z Rzymian, 13 rozdziału, 8 do 12. Nie bądźcie nikomu nic winni. Poza wzajemną miłością, kto kocha bliźniego, wypełnił prawo. Bo przykazania masz nie cudzołóż żyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać oraz wszystkie inne streszczają się w tym, jednym: masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, to też jest ona wypełnieniem prawa. Poza tym bądźcie świadomi, w, jakich, w jakim czasie żyjemy. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminała, i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. 22 lata temu gdzieś tak przyszedł do głowy mi taki pomysł. Kiedy serce znużone jest walką, to by chciało trochę odpocząć. I pomyślałem sobie: Najlepiej by było przeżyć dwa nieba, jedno tu, a drugie tam w górze. I tak wziąłem moje zbawienie, włożyłem sobie. Do tylnej kieszeni i zacząłem przeżywać to niebo tu na tej ziemi. Ale powiem wam, to jest chodzenie w jarzmie cielesnym. Bardzo dokładnie ostatnimi czasy mieliśmy to tu wyłożone. Na nabożeństwie nie miałem spokoju. Chowałem się tam pod balkonem, za marynarkę, żeby mnie Boże Słowo nie, do, nie trafiło. A w domu też nie było ciekawie. I tak sobie, tak sobie żyłem. I pewnego razu Duch Święty do mnie przychodził, dotykał mnie, upominał, napominał, zachęcał. Ale ja byłem tak jak zakręcony słoik w wiadrze, pełnej wody. Nie dochodziło do mnie nic. I pamiętam, to było w nocy. Nasza córka miała wtedy dwa lata. Zostałem zabrany delikatnie w przyszłość. I zostało mi. Nagle ob... to była wizja nagle obudziłem się, znalazłem się w przestrzeni. Z której zorientowałem się, że przyjście Jezusa Chrystusa po swój kościół, to jest już historia. To jest historia. Byłem w realu, tam w tej wizji i patrzę się. Przyszła ta świadomość, że Jezus Chrystus przyszedł, a ja nie zostałem zabrany. Pochwycenie to już jest historia. Nie potrafię opowiedzieć, opisać, co wtedy doznałem, co wtedy odczułem, jakie, jakie miałem doznania. Ale wiem jedno, nigdy więcej nie chciałbym tego powtórzyć. Pamiętam, że z pozycji poziomej znalazłem się w sekundzie w pozycji pionowej. Zaświeciłem światło, patrzę, córka w łóżeczku, żona obok. Padłem na kolana i moje Boże, dzięki, dzięki, że to jest nagana. To już była, to była już nagana. Pan Bóg mnie ostro upomniał. Nie było mi do, do śmiechu, ale to mi dało do zrozumienia, żebym sobie z Boga nie żartował. Żebym nie żartował sobie z Wszechmogącego. Badać swoje serce. Psalm. 190, 139, 24, 23, 24. Badaj, Boże, badaj mnie Boże i poznaj me serce, doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co ci rani. I prowadź drogą wypróbowaną od wieków. I to towarzysze mi. Żeby Pan, żeby Duch Święty badał moje serce, żebym się dał badać. Bo to chodzi o to, żeby, być, żeby stanąć przed Bogiem, jako nie tylko się starać stanąć przed Bogiem, ale żeby być wypróbowany, wypróbowane, żeby serce było wypróbowane, czy, że, czy idzie prosto. Czy idzie, czy idzie równo, czy nie zbacza na prawo, albo na lewo, ale czy idzie prosto za Panem. Miej przebaczające serce. Bez nie, z nieprzebaczeniem z Bogiem w ogóle nie ma nic do zrobienia. Znam taki przypadek, kiedy pewien człowiek całe życie był zacięty. Całe życie był zacięty i nie dał sobie nic powiedzieć. Powiedział, nie przebaczę do grobowej deski. Ale rodzina się za niego modliła. I, i był taki jeden moment, kiedy już był na łożu, na, po prostu już pod pełną opieką i nie za bardzo już był kontaktowy. Przecież taki jeden dzień, że przyszedł do pełnej świadomości, odwiedzili go y, pewne małżeństwo, modlili się, wyznał Pana Jezusa, prze, przeprosił, przebaczył tym, którym, był, y, którym nie chciał przebaczyć. Pojednał się z Bogiem, położył się do łóżka. Już było, po, już było bez kontaktu dalej. To była jedna, jeden dzień takiej Bożej łaski. Ale czy to wszystkim jest dane? Czy każdy ma taką szansę, żeby, żeby się obudzić i pojednać się z Bogiem, wybaczyć? Wybaczy, przebaczenie to jest decyzja. Pamiętam kiedyś, też miałem z tym problem. I, nie, i zda, wydawało się, że, że mnie to z, z, zje. Nie mogłem się patrzeć na tych ludzi, którzy, którzy zale, zaleźli mi za skórę, ale kiedy się zorientowałem, że, że oni, oni się mają dobrze, a ja cierpię, to prosiłem, Panie, pomóż mi, żebym im mógł wybaczyć. I tak wybaczałem. Klękałem na kolana, modliłem się i znowu ten bagaż brałem na plecy i szedłem. I sobie myślę, czemu? Przecież ja tego nie chcę. I przyszedłem przed Boże oblicze i powiedziałem, Boże, ja decyduję się. Ja się decyduję wybaczyć tym ludziom. I powiedziałem, Panie, ja teraz klękam tu przed Tobą, przed Twoim krzyżem i składam ten ciężar, to brzemię i nie, nie biorę tego z powrotem. I wtedy to ze mnie ze mnie spadło. Poszedłem wolny. Nie pozwól się zranić. Łatwo jest zranić kogoś. Ale tu chodzi o to, żebyśmy się nie dawali zranić. Mamy wyposażenie, mamy zbroję, którą nam dał nasz Pan. Mamy tarczę, mamy miecz ducha i całą tą zbroję mamy. To choćby w niej uzbrojeni, żebyśmy, kiedy przyjdzie jakaś ognista strzała, żebyśmy się potrafili ochronić, żeby ktoś nas nie zranił. Pamiętam, kiedy pewien człowiek wyrządził mi bardzo wielką krzywdę. To była, jakby powiedzieć, niepowetowana strata. I słusznie można by powiedzieć, żem się gniewał. Słusznie. Pamiętam, to był moment, kiedy kazanie z na górze przestało działać w moim sercu. Poszedłem do lasu. Miałem maczetę i ciąłem drzewo, ale to nie drzewo było adresatem tych uderzeń, ale ten ktoś. Pamiętam, kiedy tak zaciekle machałem tą maczetą, usłyszałem głos: Leon, popatrz, jakie Twoje serce jest plugawe. Tam w lesie nie było nikogo ptaszki śpiewały. Słyszę głos. Leon, popatrz, jakie twoje serce jest plugawe. Jeszcze jest plugawe. Aż mróz poszedł po plecach. Kochani, to było niesamowite doświadczenie. I zacząłem wołać, Boże łaski, przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego serca, Boże łaski. Zacząłem wołać, o Bożą łaskę, bo nie dawałem sobie rady. Nie byłem w stanie, ale po jakimś czasie padłem tam w tych chaszcze na kolana, podniosłem ręce do góry i zacząłem wołać: Boże, nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. Nie moja, nie tw ale Twoja wola. I tam, tam w tym lesie moje serce zostało złamane. Ciężar spadł. Już, już mi było dobrze. Już, już, nie niosłem tego człowieka, już, już po prostu byłem wolny, i teraz mogę o niego się modlić. Mogę się modlić o to, żeby Pan Bóg okazał mu łaskę, żeby przyszedł do poznania prawdy, żeby przyszedł do upamiętania, bo nie jest to bożą wolą, żeby ktokolwiek zginął. I nie mogę się cieszyć z tego, żeby ktoś się do piekła. To nie jest rolą Bożego Dziecka. Nasza rola jest, żeby zatrzymać tego, który idzie na zginieni. Jak ja mam kogoś nienawidzieć, kto mi zrobił krzywdę, i cieszyć się, aha, no to to masz za swoje. Nie. Ja się zacząłem modlić. Zaczęliśmy się modlić z żoną, że, żeby. Pan Bóg nam dał tej łaski, żebyśmy się mogli modlić o to, żeby On przyszedł do zbawienia, żeby Pan Bóg się nad Nim zmiłował. I to uwolniło nasze serca od goryczy, od nieprzebaczenia, od wszelkiego rodzaju emocji negatywnych. Ale to jest łaska. To jest to wpatrywanie się w Boże Słowo. Bądź wiarygodny przed Bogiem i ludźmi. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, żeby być wiarygodny. To jest właśnie ta postawa, żeby stać przed Bogiem, żeby stanąć przed Bogiem. Żeby stać przed Bogiem, to muszę się postarać, być, by być wiarygodny. Będziemy czytać z listu Jakuba, pierwszy rozdział 21 wiersz i do 25. Dlatego odrzućcie wszystko, co budzi od razem, całą niepotrzebną złość i złagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się w swej twarzy w lustrze, przejrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina jest twórcą dzieła. I w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Bądź wiarygodny przed Bogiem. Ja chcę być wiarygodny przed Bogiem. Żeby stanąć przed Bożym obliczem jako wypróbowany i nienaganny, i taki, za którego nie potrzeba się wstydzić, to się trzeba starać. To trzeba dołożyć wszelkich starań. To trzeba się wysilić. Nie da się na luzie. Nie da się. Ja już o, o dwóch niebach już nie myślę. To, to, już, jest, to już jest za mną wiarygodność przed ludźmi. To jest piąty rozdział 12. Przede wszystkim, drodzy bracia, przestańcie przysięgać na niebo i na ziemię. Nie składajcie też innych przysiąg, niech wasze tak znaczy tak, a wasze nie, nie, abyście nie popadli pod sąd. To mamy tu wykładnię wystarczającą. Myślę, że do tego nie trzeba już dodawać komentarza. Jest tak, a tak nie ma. Teraz podzielę się z wami pewnym doświadczeniem, które właśnie w tym temacie, żem przeżył. Kiedy miałem 13 lat, ślubowałem Bogu podczas dramatu, który wydarzył się w moim życiu. Napiłem się przez nieostrożność kwasu solnego i kiedy zorientowałem się, że moje życie jest zagrożone, Pan Bóg dał mi przeżyć taki, taki, taki film krótki. Zobaczyłem moje życie jako, jako chłopiec i wiedziałem, bo słyszałem Ewangelię od, od rodziców, że jak się nie upamiętałem, nie przyjąłem Pana, Jezusa do swojego serca, to idę na potępienie. I zawołałem: Boże, jeżeli darujesz mi życie, będę Ci służył do końca życia. I teraz jest moja przygoda z paru minionych lat, kiedy poprzednia zmiana, która obsługiwała zbiórkę kolekty, nasz brat kochany był tam na dole z woreczkami i proponował, żebym wziął worek do kolekty. A ja sobie myślę, ha, ja służę w, dobrej na, w misji dobra nadzieja, to niech robią też kto, co, ci, co nic nie robią. Niech robią, to co ja się będę wysilał. A to była pycha. Kochani, to jest pycha. Muszę się do tego ze wstydem przyznać. Widziałem nieraz jak brat, który mi podawał woreczek, po prostu był zasmucony. I tak to, tak to trwało. I zacząłem się zastanawiać. Przyszła do mnie taka, taka refleksja po jakimś czasie: Czemu, Leon, ty się tak zachowujesz? Czemu się tak zachowujesz? I potem, kiedy usłyszałem taki głos: Czemu nie chcesz mi służyć? Czemu. Nie chcesz mi służyć, przecież obiecałeś. Obiecałem, że będę mu służył, a teraz migam się od kolekty. Czemu nie chcesz mi służyć? I miałem trzy takie, nie wiem jak to nazwać, ale takie, takie tłumaczenie. Ja muszę być zawsze na czas. Ja muszę być zawsze na czas. Siedzieć wygodnie, jak się coś rozpocznie, ja już muszę być. No a kolekta no to schodzi się tam na dół, i nie uchwyca wszystkiego. Już powiedziałem, że niech inni też coś robią, a, a, a trzeci, nie lubię lubić, liczyć cudzych pieniędzy. I to była moja wymówka, i tak było fajnie. Ale kiedy usłyszałem to pytanie, czemu nie chcesz mi służyć? Obiecałeś. To znowu musiałem się wstydzić. Jak tu stanąć przed Bogiem jako pracownik, za którego nie trzeba się wstydzić? Jak musiałem się wstydzić przed Bogiem? Jak się w tym krótkim wierszu mogę zmieścić? To, to jest kilka pytań, na które nie jestem w stanie teraz tu. Wy, wystarczająco odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że każdy z nas, jak tu jesteśmy i ci, którzy będą mnie słuchać, zadają sobie to pytanie. Jak stanąć? Jak to trzeba? I opowiem wam przez tą krótką chwilę, którą stoję tu przed wami, doszło do mnie tak w realu, że tak samo, jak tu stoję i tak samo jak będę tam siedział, mam być przygotowany, żeby stanąć przed Bogiem. Tak samo. Jeszcze na zakończenie jedno. Słowo honoru. Kochani, Pan Bóg jest honorowy. On, jak powie słowo, on go nie cofa. Nie wycofuje się z danej obietnicy. Czy wycofuje się? Nie wycofuje się. To znaczy, że jak ja powiem słowo, to winienem, że go dotrzymać. To znaczy słowo honoru. I pewnego razu bardzo modliłem się o, o małżonkę. Bardzo. Były to lata, kiedy wołem: Boże, Boże, daj mi. I pastor Zwisły umówił się ze mną, że pojadę na ewangelizację do Częstochowy, i dał mi tydzień czasu, żeby sobie zadzwonić do pastora w Częstochowie. A ja sobie tak myślę: 10 dni ile to kosztuje? Za 10 dni ile to ja na budowie zrobię? I tak co jeden dzień byłem chłodniejszy, a na koniec już byłem jak sopel lodu. A po co ja tam pojadę? I pastor przyszedł i pytał, co załatwiłeś? A ja mu słowa nie powiedziałem, tylko odwróciłem się i poszedłem w inną stronę. I nagle znowu słyszę: Leon, pozbyłeś się słowa honoru. To ten sam głos. I można powiedzieć, czy ja innych głosów nie umiem słyszeć, jak tylko nagane? Ale dzięki Bogu za łaskę. Dobrze, jak mnie bije sprawiedliwy, jak to Dawid pisze. To jest wychowawca, to jest ten, który kiedy da klapsa, to zrobi to z miłością. Ale pamiętam, kiedy usłyszałem ten, ten głos. Nie było mi do śmiechu, ale obróciłem się i szybko podbiegłem do pastora, mówię, ze względu na moje słowo jadę. I emocje mnie opuściły. Cały ten chłód, ten lód zszedł ze mnie. I tak ucieszyłem się przed Panem i słyszę taki cichy, miły głos. A może spotkasz tam kogoś? To była nagroda za słowo honoru. W tym, roku, w, w tym roku minęło 24 lata naszego szczęśliwego małżeństwa. I gdybym się nie wrócił, nie wiem, nie wiem, co by się wydarzyło, ale ze względu na moje słowo, mówię, jadę. I właśnie tam Pan Bóg dał mi żonę. Także Warto się starać. Tego wam, tego wam, kochani, życzę, żebyśmy wszyscy, nie ci, którzy tu, tylko którzy tu głoszą, ale my, którzy słuchamy, tak samo się postarali. Żeby tak samo nam zależało na tym, żeby głosić, jak słuchać to, co się głosi. Rozumiemy się? Może to troszkę tak sztywno wyszło na, na pierwszy raz, ale Pan Bóg mi dał łaski, że w ogóle mogłem to stać. Haleluja. Powstańmy, oddamy Bogu chwałę. Haleluja. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty mnie wychowujesz. Że Ty nas wychowujesz. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest dobre, Panie. Panie, może czasami ono jest trudne, może czasami jest twarde, panie, ale ono jest dobre, panie. Chwała ci za to. Panie, dziękuję Ci, że Ty wychowujesz moje serce, Panie, że Ty mnie kształtujesz, że Ty nas kształtujesz, Panie, Ty chcesz, abyśmy stanęli przed Tobą jako ci, którzy są wypróbowani, nienaganni, Panie, którzy są prawi, Panie, którzy są słowni, Panie, za których nie trzeba się wstydzić, Panie, bo to jest bardzo ważne dla mojego serca, żebyś nie zawstydził się. Mną, no, panie, żebyś się mi nie wstydził, panie, kiedy przyjdzie stanąć przed Twoim ojcem, ale żebyś, się, żebyś mógł wyznać, że jestem Twoim dzieckiem. Halleluja! Ja Cię błogosławię, błogosławię to zgromadzenie, błogosławię nas na rozejście. A tak niech imię Twoje będzie uwielbione. Chwała Tobie. Amen.